Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie. Nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. Tak sentymentalnego koncertu rockowego jeszcze w Sieradzu nie było. Muzycy z miasta i okolic graniem przypomnieli bowiem trzech zmarłych niedawno kolegów. Najmera, Jastrzębia i Pokera. W sieradzkim klubie muzycznym Prorok zagrało 7 zespołów. Podczas koncertu zatytułowanego Obecni Nieobecnym na scenie pojawili się w tych formacjach muzycy, którzy grali niegdyś z Jackiem Nawrockim, Marcinem Jaszczykiem i Mariuszem Pokorą. Takich koncertów pamiątkowych dla zmarłych kolegów naszych muzyków już parę było, ale były kameralne. Natomiast tutaj mamy warunki, tutaj jest ponad 600 metrów powierzchni. Krzysiek Gładkowski, który jest współwłaścicielem tego klubu, pomyślał sobie, że połączymy siły i upamiętnimy wszystkich naszych zmarłych kolegów, nie pojedynczo, tak jak wcześniej robiliśmy dla Mariusza Pokory na przykład, czy Najmera, że zbierzemy wszystkich i postanowił zwołać zespoły, w których ci muzycy grali. W różnych składach, nie wszystkie się zgłosiły, ale no wybrał 7 z tych, które były w stanie zagrać. To się udało i na scenie sieradzkiego klubu wystąpiły grupy rockowe Alt The Rage, Fan Club, Nameless, Pigułka, Owo, Cafe i Zemsta Nietoperza. Warto ich wspominać, to są nasi przyjaciele, to nie byli, to są nasi przyjaciele. Podczas prób, które przygotowywaliśmy, wielokrotnie załamywał się głos wokalistom, czy myliliśmy się w akordach, bo cały czas nad nami byli chłopaki. To jest fantastyczne wydarzenie. Jestem bardzo dumny, że wszyscy pozytywnie odpowiedzieli na apel. Przede wszystkim wspomnienia natury przyjacielskiej, koleżeńskiej, partnerskiej, bo tym wszystkim trzeba być w zespole, kiedy tworzy się muzykę, jest się ze sobą na dobre i na złe. W przeróżnych sytuacjach życiowych, kiedy jeździ się w trasę, gra się koncerty, to wtedy tak naprawdę możemy liczyć przede wszystkim na siebie. Tak powinno być i tak właśnie było. Dzisiaj wspominamy nie tylko muzyków, ale wspominamy przede wszystkim naszych kolegów, przyjaciół i partnerów. Bardzo ważnych partnerów w naszym życiu. Łączyła nas w tych latach 90. przyjaźń. Taka coś więcej, tak jak mówisz. Spotykaliśmy się bardzo często. To były lata, kiedy zdawaliśmy maturę. Szczególny czas dla każdego młodego człowieka. I tak powiem, zamiast pójść do lekcji, szliśmy sobie pograć. Nawet w czasie matur. Nie wiem, po maturze z polskiego, zamiast uczyć się do matematyki, pobiegliśmy czym prędzej do garażu Jastrzębia i tam cały wieczór graliśmy prawie do białego rana. Następnego dnia była matura, udało się i tak to wyglądało w tych czasach. Fani pamiętają wspominanych muzyków, pamiętają zespoły, w których grali. Mam taki sentyment z młodości, można powiedzieć, bo około 20 lat temu, jak byłam nastolatką, to przychodziłam na koncerty Cafe, Nameless, Zemsty Nietoperza, także to jest taki powrót trochę do tych lat nastoletnich. No i atmosfera jest niesamowita tutaj. Koncert został zarejestrowany i niebawem ukaże się na płytach DVD.